Dzień dobry, witam Was na kolejnej wyprawie historycznej. No i słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo kontrowersyjnie, bo o Ukrainie. A konkretnie rzecz biorąc, jak to się stało, że ta Ukraina XVII-wieczna po Chmielnickim, no jednak po tych zwycięstwach, które Chmielnicki odniósł, jednak się potem rozpadła, rozleciała i mamy początek XVIII wieku i tak naprawdę żadnej Ukrainy nie ma. Nie ma Ukrainy kozackiej, nie ma państwa kozackiego. Jest oczywiście kozaczyzna tam zadnieprzańska, uzależniona od cara. Ale to, co stworzył Chmielnicki, się rozleciało. A wiesz, Mariusz, dlaczego to teraz mówię? Bo po prostu mam wrażenie, że dzisiejsza Ukraina, po tym jak skończy wojnę, skończy podobnie. Dla niej najtrudniejsze będzie wcale nie obronić się przed Rosją, bo to właściwie to już zrobiła. Musi teraz tylko wytrwać, ale po tym, kiedy nastanie pewnie jakiś rozejm, jakiś pokój, będzie musiała się zmierzyć z tym po prostu, co zrobić potem, jak istnieć tak bardzo zrujnowana i w nowej zupełnie rzeczywistości politycznej. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, rozmawiamy o sytuacji z przeszłości, tak, ale chcemy porównać to do obecnych wydarzeń na Ukrainie i w jaki sposób przewidzieć, jak będą przebiegać dalsze losy Ukrainy. Niestety tutaj bez analogii się nie obejdzie, no bo też Ukraina, powiedzmy, już odrzućmy w ogóle tą naszą dumę imperialną polską może. Tutaj spójrzmy w ogóle na tą Ukrainę kozacką, na to państwo kozackie po prostu Chmielnickiego, tak już zupełnie neutralnie, zupełnie z góry z orbity, już bez jakichś tam sienkiewiczowskich, że tak powiem, naleciałości, że to jest, oczywiście była to hańba dla nas, oczywiście była to porażka, żeśmy ją stracili, no ale jest rok 1657, mamy koniec u nas potopu szwedzkiego, zaraz się zacznie potop Siedmiogrodzki jeszcze oczywiście, później Moskiewski drugi. Natomiast no, mamy Ukrainę, która osiągnęła status, no może nie mocarstwa, ale jednak dosyć silnego państwa w regionie. Jest oczywiście uzależniona od Rosji. Włada nią Chmielnicki i oczywiście i kozacy, i kwitnie demokracja kozacka, ale Chmielnicki trzyma tutaj władzę silną ręką. No i teraz, co się z nią potem dzieje? Co się nagle dzieje, że mamy 10 lat potem, 15 i tej Ukrainy nie ma? Dobrze, ale powiedz mi, Jacku, bo może, być może też oglądający tego nie do końca to rozumią. Od kiedy możemy mówić o Ukrainie jako niezależnym państwie? To trzeba się zdefiniować, co to jest niezależne państwo. Ukraina, no ja oczywiście mówię, używam stwierdzenia Ukraina, chociaż ono tak naprawdę w tych dokumentach nie pada. To była nazwa wtedy geograficzna. Jeśli padały jakieś określenia, to było to przede wszystkim państwo zaporoskie, czy wojsko zaporoskie, czy terytorium wojska zaporoskiego. I tak to było używane. No oczywiście współczesna Ukraina jak najbardziej nawiązuje do tej tradycji. Są takie pewne uproszczenie, po prostu, żeby łatwiej było też to zrozumieć współczesnemu widzowi. Natomiast no mamy to państwo kozackie, które oczywiście jest uzależnione od Rosji w 1657 roku. I tak naprawdę, tak jak pisał kiedyś biograf Chmielnickiego Janusz Kaczmarczyk, trudno sobie wyobrazić, żeby to państwo kozackie nie było w jakimś układzie z którymś z mocarstw, które je otaczały. W tym sensie, że Chmielnicki, zdaje się, jak sam zaczynał powstanie, to też sobie zdawał sprawę, że będzie się musiał komuś poddać. Na początku poddał się Tatarom, potem wrócił niby do Rzeczypospolitej, potem znowu zerwał z nami i w końcu związał się w Peresławiu w 1654 roku z Moskwą. Dzisiaj wszyscy na Ukrainie i ukraińscy historycy mówią, że to była fatalna decyzja, no bo wiadomo, później z tej pon Moskwy już się państwo kozackie nie wydostało. Natomiast no, sytuacja jest zadziwiająca. No, mamy rok 1657, Chmielnicki podpisuje traktat w Radnot, traktat ze Szwedami i z księciem siedmiogrodzkim Rakoczy. Ten traktat cementuje rozbiór Rzeczypospolitej, ale w tym traktacie właśnie pojawia się niepodległe państwo kozackie. A, czyli tak właściwie ten traktat to jest jakaś taka cezura czasowa, kiedy możemy mówić o państwie ukraińskim. Tak, jest to chyba największe osiągnięcie Chmielnickiego tak naprawdę, ale pamiętajmy, że podpisując Radnot też działa w pewnym sensie troszeczkę przeciwko interesom cara, dlatego że car w tym momencie z kolei, car Aleksy Michajłowicz podpisuje traktat z kolei Rzeczpospolitą w Niemierzy. Wojna polsko-rosyjska zostaje przerwana. Co więcej, Moskale atakują w Lizantach Szwedów. I generalnie rzecz biorąc, tutaj już mamy jeden poważny konflikt interesów, że Chmielnicki działa na własną rękę, że tak powiem, nie do końca w imię, że tak powiem, polityki carskiej. No, działa tutaj w sprzeczności z polityką Moskwy, ale też to pokazuje, jak jednak dużo miał władzę i jaką jednak mimo wszystko miał samodzielność. Problem jest w tym oczywiście, że Chmielnicki udziela pomocy Rakoczemu, a Rakoczy przegrywa w Polsce.
Kozacy mają chwilę wdychnienia, ale tak naprawdę nagle się okazuje po prostu, że są w konflikcie z Rzeczpospolitą, a Rzeczpospolita z kolei ma już układ zawarty z ich suwerenem z Moskwą. No i w tym momencie... Tutaj bym się zatrzymał, bo to jest ciekawa kwestia i też może nie wszystkie rozpoznana przez wszystkich i znana, bo ten układ był niekorzystny dla Rzeczpospolitej. Ten w Niemierzy? Tak. No tak, oczywiście, straciliśmy bardzo wiele... I po co ten układ został zawarty? Żeby mieć chwilę wytchnienia dla Szwedów, tak naprawdę. Chodziło o to, że mieliśmy po prostu tak naprawdę wrogów zewsząd, pół kraju zajęte przez Moskwę w 1655 roku, drugą połowę wkraczali Szwedzi, no i teraz trzeba było po prostu jakoś to wszystko rozegrać, bo sytuacja się komplikowała, no po prostu tak naprawdę nie było ani kawałka prawie poza tym tutaj tymi terenami, czyli jakimś Podlasiem i województwem ruskim, no nie było kawałka wolnej Rzeczpospolitej. Czyli zawarto traktat po to, żeby sobie ograniczyć ilość frontów prowadzonych. Ale car podchodził do niego bardzo poważnie. Pamiętajmy, że ten traktat też zakładał, że po śmierci Jana Kazimierza Aleksiej Michajłowicz zostanie wybrany na tron Polski. Okej. Okay. Natomiast Chmielnicki działał wyraźnie wbrew temu traktatowi, bo powinien jako lennik bądź co bądź cara po prostu i jego poddany powinien po prostu w tym momencie wstrzymać działania przeciwko Rzeczypospolitej. A on wysłał Szwedom i Rakoczemu w posiłek taki kozacki, kilka kozackich pułków, kozackie oddziały Antona Żdanowicza, które weszły tutaj znowu do kraju, po prostu upiły, po prostu zszyły Polskę. Potem się oczywiście wróciły potem na Ukrainę. Ale po co on to zrobił? Chciał zniszczyć Rzeczpospolitą do końca. Zupełnie. Chciał nas, można powiedzieć, wykończyć. Chciał, żeby po prostu Polska przestała istnieć. A w tym momencie pojawi się właśnie takie niezależne księstwo kozackie, które być może po upadku Rzeczpospolitej też będzie na tyle silne, żeby zerwać być może z Moskwą. A współpraca z Rakoczym? Czy on, być może on w ogóle chciał wykroić dla siebie duży obszar Rzeczpospolitej jako... To też i z tym jeszcze będziemy się spotykać, na przykład, że później Piotr Roszenko też chciał, myślę, tam księstwie ruskim aż po Lublin, Zamość, po Przemyśl i Jarosław. Natomiast tak naprawdę tutaj Chmielnicki nie spodziewał się chyba, że Rakoczy tak okrutnie w Polsce przegra. No bo został pobity po prostu, pod Czarcim Ostrowem, okrążony. Większość jego armii wzięta do niewoli przez Tatarów głównie, które wspierali tutaj Polskę. No i Chmielnicki stanął tutaj w lipcu 1657 roku przed jakąś koniecznością, że musi się jakoś z tą Rzeczpospolitą, która jednak nie padła, dogadać. Było poselstwo polskie, tylko że Chmielnicki 6 sierpnia umiera. Umiera ta kozacka Ukraina, to kozackie państwo, no to też możemy tak to rozumieć. No już trzymajmy się może tego nazewnictwa XVII-wiecznego, czyli kozacka dzierżawa, kozackie państwo, no jest teoretycznie wtedy, po jego śmierci, u szczytu potęgi. No jest związany z Moskwą, ale jeszcze ciągle nie tak mocno, żeby ten hetman nie potrafił i nie mógł własnej polityki prowadzić. No generalnie no się wydaje, że jest to bardzo, bardzo ważny gracz w stosunkach międzynarodowych w tej części świata. Tymczasem się okazuje za chwilę, że już za kilka lat tej Ukrainy prawie nie ma. Czyli tutaj też widzimy w historii, jaką ważną rolę często odgrywają takie silne jednostki. Tak. Tak? A z drugiej strony, jak nawet państwo podległe, dysponując jednak jakimiś atrybutami suwerenności, jest w stanie prowadzić niezależną politykę. Tak? Z czym się też zmagamy w obecnych czasach, również w Polsce. Tak? Chmielnicki, jeżeli ja to dobrze rozumiem, dysponował swoją siłą zbrojną. Tak. I tak długo jak dysponował takimi atrybutami władzy, był w stanie rozdawać nadal karty, mimo że formalnie podlegał, był w jakimś związku z Moskwą. Tak, i trzeba jeszcze, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na taki ciekawy fakt, że Chmielnicki no ciągle jakby władał, ogarniał całość kozaczyzny. Znaczy, jak już zwołał tych kozaków, czyli miał bunty po drodze tam, już musiał Bataszków skrócić i wykończyć, ale ciągle po drodze po prostu no miał całość wszystkich pułków kozackich. W pewnym momencie, kiedy się okazuje, że jego następcy już mają władzę tylko na kawałku tej Ukrainy, mają tych pułków kozackich mniej, albo tylko pojedyncze oddziały, to się okazuje tak naprawdę, że oni słabną. Że po prostu podzielona kozaczyzna reprezentująca interesy tych kolejnych hetmanów, pułkowników, zaczyna się rozpadać, zaczyna się przypominać taką oligarchię, jak dzisiaj mamy na Ukrainie tak naprawdę. To jest ten sam schemat. Czyli to państwo w sumie takie dosyć mocne zaczyna być rozczłonkowane, podzielone po tych szwach oligarchicznych. Tak.
I to de facto doprowadza do jego upadku, tak? Dokładnie, do bardzo bolesnej, długiej agonii. I zaczyna się jeszcze w miarę ciekawie, bo następcą Chmielnickiego zostaje jego syn, Juraszko Chmielnicki, małoletni, słaby, schorowany, ale jednak syn hetmana. Natomiast jakby regentami jednym zostaje dwóch pułkowników kozackich. Jeden to jest Nosacz, ale drugi to jest Jan Wychowski. Polski szlachcic. Polski szlachcic. Albo ruski szlachcic. No może już tak mówmy, Wychowski był prawosławny. Natomiast to jest człowiek, który dostał się do niewoli nad Żółtymi Wodami w 1648 roku. I którego kozacy wykupili od Tatarów za jakąś starą kubyłę, tak przynajmniej tam była legenda. A ponieważ był to człowiek znający łacinę, język polski, język ruski, dobrze piszący, no to oczywiście znalazł zatrudnienie w kancelarii Wojska Zaporowskiego po prostu i stał się wkrótce bardzo zaufanym doradcą Chmielnickiego. Natomiast Wychowski reprezentuje interesy starszyzny, która chce powrotu do Rzeczpospolitej. Dlaczego? Właśnie. To jest właśnie ciekawa sprawa. Otóż pułkownicy kozaccy i część starszyzny staje się w trakcie powstania Chmielnickiego bardzo zamożnymi ludźmi. Zaczynają wręcz wchodzić w rolę szlachty polskich magnatów, zaczynają mieć mają majątki, które oczywiście przejęli po Polakach i też po Rusinach miejscowych. Wypędziwszy tam ruską i polską szlachtę, po prostu teraz oni w to miejsce wchodzą, zasiadają. I teraz są zainteresowani, żeby być w państwie, które te ich fortuny, te ich po prostu posiadłości ziemskie zagwarantuje im dalsze posiadanie. Czyli punkt widzenia ich zmienił się, dlatego że zaczęli być kresowymi królewiętami, tak? Tak, tak, dokładnie. I teraz oczywiście Wychowski wysyła poselstwo do Rzeczypospolitej, nawiązuje z nią rokowania i jeszcze bierze w tym udział Jerzy Niemirycz. To był też postać arcybarwna po prostu, taki awanturnik kresowy, polityk, statysta, który jest twórcą, jak dzisiaj czasami ludzie mówią, utopii, tej idei tego księstwa ruskiego po prostu. Że ma być trzeci rząd Rzeczypospolitej, księstwo ruskie ma zostać do niej włączone. To się wszystko spotyka z bardzo przychylną akcją dworu polskiego. Jan Kazimierz i jego dwór, chyba słusznie, no, zakładają, że za chwilę, skoro Szwedzi już są unieszkodliwieni, za chwilę będzie się rozstrzygać, będzie powrót znowu do rywalizacji polsko-moskiewskiej. No i żeby ją wygrać, no to trzeba mieć tą Ukrainę. Czyli miała powstać Rzeczpospolita Trojga Narodów. Tak, to jest sprawa kontrowersyjna. Do dzisiaj po prostu nabudzi niemałe kontrowersje. Wszyscy się spierają, czy miała jakieś szanse, czy nie miała. Ja powiem tak, no, jak się publicystów tego okresu czasu przejrzy, to w tej publicystyce związanej z dworem oczywiście tak, to wszyscy to chwalą. Natomiast szlachta taka, oni bardzo niechętnie patrzyli na to, że ma być utworzone osobne, jakby czułono osobne księstwo ruskie. Tutaj, żeby sprecyzować, chodzi o ugodę chadziacką. 1657 tak. Rok, ugoda chadziacka. 57 zmarł Chmielnicki. Tak. Rok później. Znaczy, a przede wszystkim teraz tak, co się w ogóle dzieje na Ukrainie? Otóż oczywiście kozacy wiedzą o tych pretraktacjach Wychowskiego z Polakami i zaczyna się bunt. Buntuje się na początku Stara Sicz. Siczowe Bractwo Kozackie. Co to w ogóle była Stara Sicz? To byli kozacy siczowi. Pamiętajmy, że ta kozaczyzna się rozgałęziała na tak naprawdę różne odłamy, że zaczęło się Rzeczpospolitej. Mieliśmy kozaków rejestrowych, wypiszczyków, czyli tych, którzy znaleźli się poza rejestrem, którzy ciągle wzniecali niepokoje. Kozaków na przykład grodowych też, czy taką całą strukturę po prostu kozaków poosadzanych w grodach, którzy tam pełnili straż i bronili tych grodów w razie napadów tatarskich. Ale mieliśmy też ten Sicz, ten ich warowny obóz, w którym mieszkało na stałe tak około 500 do 1000 tych kozaków. I to było takie bractwo siczowe, najbardziej zawzięci, najbardziej też doświadczeni z kozaków. Wbrew temu, co można odnieść, jak się czyta wrażenie, które można odnieść po Sienkiewiczu, wcale oni nie byli najlepiej uzbrojeni, ani wcale realnej siły niezbrojnej, wielkiej, zwłaszcza w starszym, regularnym wojskiem nie reprezentowali. Ale mieli siłę, można powiedzieć, przekonywania moralnego, że mogli podburzyć czerń na Ukrainie po prostu. Zwłaszcza jak Stasicy się wyprawili i na Ukrainę weszli. I taka właśnie była tutaj sytuacja, że najpierw zbuntował się Jakub Barabasz, wyszedł z Sicz jak Chmielnicki w 1948 roku. Mamy powtórzenie dokładnie przeciwko Wychowskiemu. Takiego samego buntu właśnie jak Chmielnicki przeciwko Mikołajowi Potockiemu, Wiśniowieckiemu, Koniec Polskiemu i innym magnatom.
I zbuntował się na zadnie pruszu drugi kozak Martin Puszkarynko. Martin Puszkar, przepraszam. No i dochodzi do wojny. Lychowski rozgniata. Puszkarynko ginie. Barabasza bodajże powiesili. Likwiduje ich i może spokojnie zawrzeć z tego 16 września 1658 roku ugodę właśnie ugodę Unię Hadziacką tak naprawdę. Unię Hadziacką, tak. I w to, no ale niestety, tak jak znamy, wiemy z historii, kto nie wie, to się dowie, że ta ugoda nie została przez Sejm Rzeczpospolitej. No i właśnie. I to jest teraz zaakceptowana, tak? I teraz coś, co się dzieje. To, ja tak sobie zostawiłem tak między te wydarzenia miesiącami. Otóż, kiedy staje się jasne, że Hadziac został zawarty, oczywiście wywołuje to straszny protest Moskwy. Car wydaje ukaz po prostu do chłopstwa ukraińskiego, żeby się buntowało przeciwko pułkownikom, którzy zdradzają kozaczyznę po prostu lachom i trzeba ich wszystkich pozabijać i trzeba im po prostu wypowiedzieć posłuszeństwo. Jednocześnie już pod koniec roku się buntuje na Zadnieprzu Iwan Bezpały, następny kozak. Czy tu były wątki prawosławne? Czy to były kwestie religijne były poruszane przez cara? Kwestie religijne były poruszane, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że na przykład metropolita kijowski nie do końca był za Moskwą. Dlatego, że po prostu podporządkowanie Kijowa Moskwie sprawiało, że on stracił część swojej władzy. No, miał po prostu nad sobą patriarchę moskiewskiego i to był cały problem oczywiście tutaj, że nie było po jego myśli na pewno. Natomiast oczywiście wybucha bunt na Zadnieprzu. Buntownicy wzywają cara, żeby po prostu przyszedł i tutaj pomógł właśnie przywrócić znowu kozaczyznę na łono matuszki Rosji. Ale Wychowski sprawdza się tutaj jako przywódca, tak? Tak, Wychowski wygrywa jedną z najważniejszych bitew w historii chyba Ukrainy, to bitwę pod Konotopem. Kiedy zaczyna się obnażenie Konotopu, tak naprawdę nadchodzi z odsieczą i rozbija w pył po prostu armię carską. I taka nazwa znana też współczesna, tak, z tej wojny, która się jakby toczy. Natomiast no niestety ciosem w plecy dla Wychowskiego jest właśnie to, że 22 maja Sejm tą ugodę w sumie zatwierdza, ale nie w takim kształcie, jakim chcieli kozacy, bo nie ma mowy o księstwie ruskim. I nie ma mowy o autonomii, nie ma mowy o polityce zagranicznej. No cofamy się gdzieś, powiedzmy, do jakiegoś takiego bardziej okrojonego Zborowa. 1649, pokój pod Zborowem, ugoda zborowska po prostu, gdzie po prostu jest to terytorium wydzielone oczywiście dla kozaków, ale ani hetman zaporowski, ani pułkownicy nie mają takiej władzy, jaką mieli po prostu za Chmielnickiego. Dlaczego Sejm tak postąpił? Jakbyś nam to wytłumaczył. Ja mam wrażenie, że szlachta kompletnie nie rozumiała i nie chciała ugody księstwa ruskiego. No po prostu nie mieściło jej się to w głowach. Ale pamiętaj też w jednej rzeczy, że mieliśmy w Rzeczpospolitej ogromną partię takich ludzi, których nazywano w XVII wieku egzulantami. Czyli wypędzonymi, można powiedzieć. Czyli tymi, którzy stracili te swoje majątki na tych ziemiach kontrolowanych przez kozaków. Na Ukrainie. I to nie tylko była szlachta polska, nawet szlachty polskie moim zdaniem były mniej, ale to byli na przykład prawosławni. Bardzo wiele prawosławnej szlachty, no, która też musiała uciekać pod kozakami, po prostu bobik by wymordowali, bo to po prostu by tam na tej Ukrainie nie przetrwali. I oni teraz nie chcieli idei żadnego księstwa ruskiego, no bo chcieli majątki swoje odzyskać. A w tych majątkach siedzieli już pułkownicy zaporoscy. No, zaczyna się konflikt interesów, widać po prostu jaki, że powstaje, jakby można powiedzieć, coś taki zalążek trochę szlachty zaporowskiej. Która zresztą, ponieważ ma duże zasługi wobec Rzeczpospolitej, zostaje szybko też uszlachcona. No, Wychowski uszlachcony być nie musiał, ale szereg pułkowników dostaje normalnie szlachectwo. Zresztą według ugody hadziackiej tam co roku miano nobilitować bodajże 100 kozaków. Czyli lobbying tych ludzi, tak nazywając współczesnym językiem, doprowadził, że te warunki tej ugody zostały zmienione i w efekcie... No jakby wytrąciło to broń z ręki Wychowskiemu, bo przeciwko Wychowskiemu no, zaczęli się buntować kolejni pułkownicy. Przede wszystkim zbuntował się Tymofij Cieciura na Zadnieprzu. I teraz dochodzi do rozłamu w kozaczyźnie, że mamy we wrześniu 1659 roku Czarną Radę zwołaną na Hermanówce pod Kijowem i spotykają się dosłownie dwa tabory, dwa stronnictwa. Dochodzi do walki między nimi. Zamordowani zostają posłowie w ogóle do Rzeczypospolitej. I teraz po prostu tak naprawdę Wychowski pod wpływem też oczywiście przekupionych mas czerni traci buławę. Hetmanem dostaje oficjalnie już Juraszko Chmielnicki i Wychowski musi z Ukrainy uciekać. Dochodzi też do walk później w późniejszym czasie po prostu między zwolennikami Wychowskiego a Cieciury.
Zamordowany zostaje Niemirycz. No takie nieciekawe wydarzenia po prostu się zaczynają gdzieś na Ukrainie. Tak, czyli walki wewnętrzne między Kozaczyzną się rozpoczynają. A mógłbyś wytłumaczyć, dlaczego ta rada nazywana została czarna? A, no bo czarne rady to były te rady, w których brał udział nie tylko starszyzna cała, czyli tam powiedzmy pułkownicy, Sawołowie, setnicy i urzędnicy zaporoscy, ale brali też udział pozostałe szeregowi kozacy, w tym czerp kozacka, która tam powiedzmy bogata nie była, uzbrojona też nie była dobrze, ale były jej masy. To było takie chłopstwo, które się za chłopstwo nie uważało, one się uważali za kozaków. No i na tych czarnych radach po prostu oni byli tym tłumem, tą masą taką po prostu. Zwracam Państwu uwagę, żebyście to zapamiętali. Będzie to istotna kwestia, która później wpłynie na to, że Ukraina przestanie być państwem niezależnym. No niestety. I teraz mamy już tutaj taką sytuację, no, że Chmielnicki Jurij zostaje zmuszony de facto do podpisania nowej ugody z carem. No bo stara została zerwana. I w tym celu jedzie do Perjasławia, gdzie czeka na niego książę Trubecki i występuje z postulatami oczywiście w takich w duchu właśnie, można powiedzieć, stworzenia znowuż księstwa ruskiego, tylko pod egidą cara. Że hetman też zaporowski ma być niezależny, ma prowadzić własną politykę, że jeśli na przykład posłowie są do cara w jakichś sprawach wysłani kozackich, no to też kozaccy posłowie muszą być na posłuchaniach. Najważniejsza rzecz, wojewodowie carscy nie mają prawa wkraczać na Ukrainę. A co z wojskami moskiewskimi? A wojska moskiewskie, jeśli wejdą na Ukrainę, mają być poddane pod komendę hetmana zaporowskiego. I teraz, co się dzieje? To jest rzecz naprawdę kuriozum. Ja byłem zdziwiony, jak się o tym dowiedziałem, po prostu jak to przeczytałem w różnych książkach o historii Ukrainy. Dlatego, że mamy Radę Perjasławską i po prostu przyjeżdżają tam wysłannicy kozaccy razem z Chmielnickim, z Jurijem. I teraz się okazuje, że na miejscu już czekają stronnicy moskiewscy, przekupiona czerń, wojsko, cały Perjasław jest obstawiony wojskiem. Po czym, jak siadają do stołu rozmów, to Trubecki wyjmuje, ale takie pakta, które powstały w Moskwie. Czyli gotowe. Gotowe. A czy czegoś ci to, Mariusz, nie przypomina? No sobie pomyśl. No przypomina mi to późniejsze wydarzenia w Rzeczpospolitej. No to jest dokładnie... Ja zębiałem to wtedy. Moskwa nauczyła się, jak rozgrywać demokrację. Tak. Dlatego też zwróciłem uwagę na tą czarną radę, że tak na, Rosjanie być może zrozumieli, jakie są mechanizmy tak. tej zwanej demokracji, tak? Tej kozackiej. Tak. Gdzie nacisnąć, gdzie tutaj uderzyć. Też pamiętajmy, że tak naprawdę ten cały bunt przeciwko Chmielnickiemu, znaczy nie Chmielnickiemu, tylko Wychowskiemu, bierze się też stąd, że po bitwie pod Konotopem Wychowski zostaje znienawidzony przez część starszyzny, która mu zazdrości. Że tam jest na przykład Złotarenko, tam jest kilku jeszcze innych tych pułkowników, że na przykład zazdroszczą mu dosłownie tego, że on takie wielkie powodzenie uzyskał, a oni nie. I już są, po prostu chcą go podkopywać. Tam są na przykład też tacy pułkownicy właśnie, którzy byli krewnymi bodajże Somka, którzy byli krewni Chmielnickiego, którzy są źli o tym, że on miał opiekę nad Chmielnickim Otosianym, a oni zostali od tej opieki wykluczeni. I zaczyna się taka ordynarna rozgrywka o władzę, o wpływy, też o bogactwo po prostu. Taka personalna. Personalna. Bardzo. Moskwa to doskonale wykorzystuje, bo wskazuje sobie właśnie jakiegoś pułkownika, obiecuje, że zostanie hetmanem, że go wywyższy. I rozgrywają. I rozgrywają ludzi. Po prostu jak... I tak rozgrywają, jak później nas rozgrywali. Moskwa się nauczyła na kozakach, na kozaczynie zaporowskiej, jak rozgrywać demokrację. No po prostu ciężka była ta buława zaporowska, naprawdę. I niebezpieczna była. Można było nie przeżyć. Czyli trzymania. A jakbyśmy to przenieśli na obecne wydarzenia? Jak oceniasz tą zgodę ukraińską. No, zgoda ukraińska jest na szczęście, że naród ukraiński jest w ogólnej swojej masie po prostu, no jest za tym, żeby walczyć ciągle i ciągle wytrzymuje. Natomiast no niestety mamy oligarchów, którzy potrafią no, rozkraść pomoc przecież wojskowo. To jest makabryczne po prostu. Ten system oligarchiczny ciągle się czuje dobrze i jak są teraz ostatnio jakaś afera była gigantyczna przecież na miliony całe, że na amunicję, na sprzęt właśnie, który miał trafić do oddziałów, to do oddziałów ten sprzęt nie trafił. Czyli jeżeli ja dobrze to rozumiem, czyli minęło bez mała 400 lat, a pewne mechanizmy... Tak, są takie same. Praktycznie są, nie uległy zmianie, tak? Czyli tutaj jest jeden z przykładów, jak ważna jest nauka historii. Żeby widzieć po prostu... Żeby przewidzieć pewne konsekwencje, następstwa pewnych wydarzeń.
No i co się potem, Mariusz, dzieje dalej przecież, bo to też jest ciekawe, że Chmielnicki podpisuje tę umowę Udę Peresławską, bardzo krającą niezależność Ukrainy. Przede wszystkim tam chodziło o to, że na Ukrainie tak naprawdę zaczynają rządzić wojewodowie carscy, że najważniejsze miasta mają swoich wojewodów, które mają siłę zbrojną, którzy tych kozaków są w stanie poskromić, że Kijów jest w rękach moskiewskich. Jak myśmy zbudowali Kudak, to Moskwa sobie, jak tylko wyszła na Ukrainę, ufortyfikowała Kijów jako taką swoją twierdzę właśnie, która trzyma Zaporożców w szachu. No i oczywiście tutaj też hetmanowi Zaporowskiemu nie wolno prowadzić własnej polityki, tak naprawdę jest podporządkowany carowi. Jak poselstwo jakieś do niego by przyszło, no to musi o tym poselstwie dać znać i odesłać do cara. Takie bardzo są bolesne, że tak powiem, tutaj dla kozaków postanowienia. I już wtedy zaczyna się rozdźwięk i podział kozaczyzny, taki podział, który trochę znamy też i z dzisiejszych czasów, a też on bardzo był wyraźny przed wojną, że Ukraina zaczyna się dzielić na Zadnieprze promoskiewskie, czyli lewobrzeże, tak, i prawobrzeże, takie bardziej propolskie i wolnościowe. I to jest de facto tak, jak przebiegają obecnie podziały na Ukrainie, na tą część rosyjskojęzyczną. Tak, i tą ukraińskojęzyczną. I tak naprawdę to jest jeden z powodów wojny. Tak, jeden z powodów wojny, bo ta część rosyjskojęzyczna zaczyna wschodzić. Zawsze była ciążyła kulk Rosji. Zawsze chciała się po prostu bardziej być w Rosji, niż być na Ukrainie. No i jakie analogie po prostu, prawda? No 400 lat temu. Ale powiedz mi, ja zadam takie pytanie, być może widzowie też tego nie rozumieją, bo jak się czyta o tym, jak się analizuje te kolejne manewry tej starszyzny kozackiej, oni właściwie nie osiągają nic. Lawirują między Polską, Moskwą i Turcją, a tak naprawdę każde z tych kolejnych ugód jest dla nich coraz gorsze. No tak, bo przecież sam Chmielnicki, później wybucha wojna znowu Rzeczpospolitej z Moskwą. W 1660 roku Szeremietiew Wasyl organizuje ogromną wyprawę wojskową na koronę polską. Zostaje pobity pod Cudnowem. Armia kozacka, która idzie mu z odsieczą, no bo jest zobowiązana do tego na mocy ugody peresławskiej, zostaje osaczona pod Słobodyszczami. Pod Słobodyszczami kozacy, mimo że dzielnie bronią i Lubomirskiemu się nie udaje ich pokonać, to podpisują z Rzeczpospolitą następną ugodę cudnowską, która jest taką znowu trochę kopią tej ugody chadziackiej, tylko oczywiście nie ma już mowy o księstwie ruskim i nie ma mowy też o żadnej wielkiej jakiejś autonomii kozackiej. I tej ugody będą się trzymać przez jakiś dłuższy czas, tyle że po prostu tak naprawdę już tej podzielonej Ukrainy się nie da zjednoczyć, nagle już w tym momencie ta Ukraina po prostu przypieczętowany jest jej rozpad na właśnie do prawo lewobrzeże. I jednocześnie zaczyna coś takiego, że następuje na skutek tych wszystkich wojen, tych wszystkich konfliktów, następuje jakiś taki upadek Wojska Zaporowskiego. Że to wojsko nagle zaczyna się zmniejszać jego liczebność. Czyli wykrwawiło się. Wykrwawiło się, dokładnie. No, dużo oczywiście Tatarzy w tym mieli swój udział, bo Tatarzy są cały czas, pamiętajmy, na stronie Rzeczypospolitej i ciągle biorą jasyr na Ukrainie. Grabili, tak. Grabią wszystko, co się daje. I tutaj po prostu w pewnym momencie nawet się pojawią takie tendencje, które za chwilę zobaczymy, że pułkownicy i hetmani tworzą sobie własne oddziały zbrojne. Tworzą tak zwanych serdiuków. To są zaciężni kozacy, a nawet często nie tylko kozacy, bo jacyś Niemcy, nawet Moskale, Wołosi i Polacy nawet się zdarzają w tych oddziałach. Często nawet z jeńców wojennych zaciąganych, które są opłacane i chodzi o to, że to są oddziały, które są wierne tym hetmanom. Bo zwykłe pułki zaporowskie, to one mogą sobie właśnie zwołać czarną radę, to mogą zdradzić, to są niepewne i też już po prostu siła jakby ich wojskowa po prostu jakby zaczyna słabnąć z roku na rok. Czyli głównym problemem było wyludnienie Ukrainy. No i te podziały między kozakami. To już po prostu starszyzna tutaj zaczęła w tym momencie zachowywać jak chorągiewka po prostu. Który z przeciwników był mocniejszy, czy Moskwa, czy Rzeczpospolita, to na tego stronę przechodziła. Jak Moskwa teraz kozaków rozgryzała, to jest też ciekawe. Jak Chmielnicki podpisuje w Peresławiu tę drugą ugodę z Moskwą, to Moskwa już ma swojego hetmana na lewobrzeżu. Jaki ma Somkę. Mało tego, Somka zaczyna później rywalizować z innymi, rywalizować z Iwanem Brzuchowieckim, z niejakim Złotareńką. Dochodzi do ostrej rozgrywki, wygrywają Brzuchowiecki, się okazuje najbardziej lojalnym poddanym cara i na Radzie Czarnej w Nierzynie oczywiście tutaj pozbywa się konkurentów, zostają zamordowani. Rada oczywiście zostaje już zwołana w taki klasyczny rosyjski sposób, czyli po prostu obstawiona wojskiem rosyjskim po prostu i tam kozacy zostają zmuszeni. Podejmuje wygodne decyzje. Tak, takie właśnie jest jedyne słusznie ze strony
Moskiewskiego. Skąd my to później znamy, prawda? Tak, znamy to dobrze, ale aczkolwiek powiem Ci, że ten okres w historii Ukrainy to jest taki najbardziej, w moim przynajmniej odczuciu, skomplikowany, w którym się ciężko połapać. I masz rację, bo ten okres się nazywa oficjalnie, przez historyków jest nazywany ruiną. To jest ruina Ukrainy po prostu. Ukraina jest podzielona na prawo obrzeże, lewo obrzeże, a tak naprawdę są jeszcze wewnętrzne podziały. Chmielnicki próbował jeszcze tę Ukrainę zjednoczyć, ale w pewnym sensie już nie miał siły, złożył buławę i hetmanem został Paweł Tetera. Tetera z kolei prowadził bardzo brutalną politykę, propolską, bo był propolski. Kazał między innymi rozstrzelać Wychowskiego, który był wojewodą w ogóle kijowskim, po prostu już wtedy, już, bo go podejrzewało w związki z Moskwą. Potem w końcu sam też Tetera w pewnym momencie złożył buławę i wyjechał z Moskwy, ponieważ Rzeczpospolita zorganizowała ostatnią wyprawę, żeby po to, żeby tę Moskwę rzucić na kolana, wyprawę na Zadnieprze. Wyprawa skończyła się klęską. Nie zdobyto fortecy Głuchów, nie zdobyto innych fortec. Armia Koronna się musiała wycofać, a tak naprawdę to była cała koalicja. Przecież to byli wojska koronne Jana Kazimierza, kozacy i Tatarzy jeszcze, którzy ich wspierali. I kiedy się wycofali z kolei, to Brzuchowiecki, Iwan z lewego brzegu, próbuje znowu podbić prawobrzeże. Wybuchają bunty, bunty zostają stłumione i w pewnym momencie Tetera już nie daje rady po prostu tym wszystkim rządzić, składa buławę. Po Teterze zostaje hetmanem Piotr Doroszenko. Dobrze, czyli mamy serię takich zmian władzy, tak, na Ukrainie. Tak. Przybliż mi proszę tego młodego Chmielnickiego. Co się z nim stało? Chmielnicki poszedł do klasztoru. Ale to w ogóle była postać no, taka dosyć też tragiczna, bo to był człowiek, który nie przejął wiedzy i jakby takiej siły woli po prostu po Chmielnickim i umiejętności rządzenia. Po ojcu, tak. Był chory na epilepsję jeszcze, był słaby, więc tam po prostu ciągle miał tych swoich, ciągle był uzależniony od różnych kozaków, po prostu, którzy jakby się nim opiekowali i za niego podejmowali decyzje. Poszedł do klasztoru. Później go z tego klasztoru wyciągnięto. To jeszcze jest ciekawa, ale to na koniec bardzo pikantna i pieprzna, pewnie na niej skończymy. W każdym bądź razie po Chmielnickim Juriju był Tetera, po Teterze był Doroszenko. I teraz uwaga, co się dzieje na Ukrainie i w Rzeczypospolitej. I w Rzeczypospolitej w 1665 roku wybucha rok Ślubomirskiego. I wojska, które stały na prawobrzeżu, idą teraz na do korony, bić się z Rokoszaninem po prostu. Mamy, pamiętajmy, tą bitwę pod Częstochową, przegraną przez Litwinów, potem mamy bitwę pod Mątwami, którą Sobieski przegrał, król po prostu. Bardzo brutalną. Bardzo brutalną, straszną. A co się dzieje po bitwie pod Mątwami? Nagle się okazuje, że Doroszenko dogadał się z Tatarami znowu. Odwrócenie przymierzy mamy. Tatarzy opuszczają Rzeczpospolitą, przyłączają się do kozaków. Ale dlaczego się przyłączają? Ponieważ Rzeczpospolita toczy w tym samym czasie w Andruszowie rokowania z Moskwą, żeby przerwać, wreszcie zakończyć tę wojnę. Na wieść o tym, co zrobił Doroszenko, te rokowania zostają przyspieszone. Rzeczpospolita godzi się na rozejm andruszowski, bardzo niekorzystny, bo to kojarzy, że to jest nas tak obłupili, okroili po prostu. Tak. Smoleńszczyzna, Zima Czernichowska, Siewierska, całe Zadnieprze, po prostu wszystko od nas odpada tak naprawdę. I oddaliśmy też Kijów. I Kijów tak, na dwa lata. Ale dlaczego na dwa lata? Ponieważ Jan Kazimierz w tym momencie zmienił trochę swoje priorytety polityki i stwierdził, że być może będziemy teraz walczyć przeciwko Tatarom i Turkom z Moskwą. Że Moskwa w tym momencie może być sojusznikiem, a Moskwa zażądała tego Kijowa jak takiej bazy wypadowej, po prostu, żeby mieć coś tam na tym drugim brzegu Dniepru. I dostała na dwa lata, w rzeczywistości nie oddała nic. Czyli to jest też jakiś motyw wspólny w historii Rosji, że ugody z tym państwem przeważnie są takie jednostronne, tak? Jednostronne, ale też jest, trzeba pamiętać, że dyplomacja carska jest bardzo twarda, bardzo mocna już wtedy po prostu. Już bardzo ciężko jest naprawdę z nimi coś utargować, o ile się nie ma po prostu tego argumentu siły po prostu w ręku. Czyli nabrali doświadczenia. Tak. I umiejętnie rozgrywali, grali tym, co mieli, tak? Tak, dokładnie. W każdym bądź razie Doroszenko razem z Tatarami pobił pod Braiłowem na samej końcówce 1666 roku oddziały Sebastiana Machowskiego. Zaczyna się teraz wojna znowu polsko-kozacko-tatarska. I Sobieski następnego roku pod Hajsami bije Tatarów i kozaków, powstrzymuje ich. A wtedy Doroszenko po tym zaczyna się orientować najpierw na to, żeby jednak tą Ukrainę zjednoczyć.
ponieważ ten traktat Andruszowski też wywołuje wzburzenie na tej drugiej części Ukrainy, na Lewobrzeżu. Doroszenko stawia pułapkę na Brzuchawieckiego, zwabia go i morduje. Morduje, zabija, zostaje sam, ogłasza się hetmanem całej Ukrainy. Dobrze, żeby jakoś to umiejscowić w czasie, traktat Andruszowski, 1667 rok. Początek. Dobrze, wspomniałeś o Doroszence. To jest postać kontrowersyjna w historii kozaczyzny Ukrainy. Mi trochę on tego obecnego Zełenskiego przypomina, że taki hetman prezydent, który lawiruje bardzo mocno po prostu w sytuacji politycznej, ale już na przykładzie Doroszenki widać, mimo tego, że on w pewnym momencie został tym hetmanem tych obydwu brzegów Dniepru, że już ta kozaczyzna zaporowska po prostu nie ma siły. Że on już tak naprawdę, jak mamy bitwę pod Hajcami, to tam jest większość Tatarów, nie Kozaków. I tak naprawdę co osiągnął Doroszenko? Bo to jest chyba fakt też nie bardzo znany. Szczerze mówiąc, bardzo wzmocławia w XVII wieku. Ja wiem, że dzisiaj oczywiście mogą tam pisać historycy ukraińscy o nim plany, ale w XVII wieku się dochodzi do takich momentów, że po prostu ludność Ukrainy, nawet już to chłopstwo, jest tak zmęczona tymi kolejnymi powstaniami tatarskimi, tymi kolejnymi wojnami, że na przykład pod Hajcami, jak Sobieski odpiera Tatarów i Kozaków, to miejscowe chłopstwo, no ruskie przecież, czyli ruskie, tak, staje po stronie Sobieskiego, pomaga mu w tym po prostu, bo już mają tych Tatarów dosyć. Mało tego, Doroszenko za chwilę uznaje się poddanym sułtana, przyjmuje protekcję Turcji. I w efekcie doprowadza do? Do kompletnej już ruiny Ukrainy. I dlatego 1672 rok. Atak Turków na Podole. Czyli prowadził na Rzeczpospolitą, na Ukrainę i Rzeczpospolitą. Kolejne nieszczęście. I teraz mało kto wie tak naprawdę, że po zdobyciu Kamieńca Podolskiego, po tym jak Turcy zajęli faktycznie tą Ukrainę prawobrzeżną, zadali jej Podole, to tam jest po prostu eksodus tej miejscowej ludności, która jest mordowana, porywana w Jasyr, wysiedlana w samym Kamieńcu też. Pamiętajmy, jakie są warunki, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, poddania Kamieńca. Z Kamieńca mieli być wszyscy, poza tymi rodzinami oczywiście, które miały zostać i uznać władzę sułtana, ale kobiety miały zostać. Mężczyźni tylko mieli prawo wyjść. Kobiety miały zostać, wydane na łup po prostu wojownikom sułtana. No tutaj nasz Henryk Sienkiewicz trochę opisał inaczej tą sytuację. Widzimy też, że bezpośrednim sprawcą tej wojny i obrony Kamieńca był Doroszenko tak naprawdę. Pośrednim tak, oczywiście, bo ściągnął swoich tutaj po prostu na Rzeczpospolitą to niebezpieczeństwo tureckie, bo no, uznał się poddanym sułtana. I ale plus tej sytuacji jest taki, że w efekcie królem został Sobieski. Jan III Sobieski. Tak, to jest jedyny plus. Natomiast pamiętajmy teraz tak, co się dzieje, sytuacja się w ogóle komplikuje, no bo tak jak z kolei wybucha wojna, dalsza część tej wojny po Kamieńcu Podolskim, polsko-turecka, to z kolei Moskwa zaczyna zajmować tą Ukrainę prawobrzeżną, żeby Turcy ją wydrzeć. Więc zaczynają się wojny Moskwy z Turcją. A Doroszenko, przez to, że po prostu ta Ukraina jest prawobrzeżna tak potwornie zniszczona, po prostu, że tam no dosłownie to nawet Sienkiewicz dobrze opisał panu Wołodyjowskiemu, że są miejsca, gdzie pustki po prostu zupełnie kompletne. No, tam wszystkie jakieś popalone miasteczka, popalone wsie, pozarastane lasem. Doroszenko jest za to przeklinany. On później walczy też przy boku Turków z Moskwą i ostatecznie kończy bodajże w 1676 roku po prostu oblężony przez Moskwę w Czechryniu, opuszczony przez wszystkich. Moskwa go w końcu bierze do niewoli, wysyłają go do Moskwy. Wcześniej jeszcze na miejsce Brzuchowieckiego Moskwa sobie wołała hetmanem tego Lewobrzeża, niejakiego Mnohochrycznego. Kiedy się Mnohochryczny zaczął buntować i trochę skłaniać ku Doroszence, to co z nim zrobiono? No co Moskwa mogła zrobić z nieposłusznym? To co z naszymi posłami później? Terpnina. Pakowała. Zapakowali go, chyba jeszcze nie w kibitkę, bo jeszcze kibitek nie było wtedy, ale na wóz do Moskwy i potem na zesłanie i koniec po prostu. No. Już się nie patyczkuje, w ogóle już tutaj nie czyli to już życzy. Zaczyna stosować rozwiązane znane. No Repnin. 1760 przecież 7 rok, porwanie posłów polskich. Dobrze, a powiedz mi, omówiliśmy tą całą sytuację, jak byś to odniósł do aktualnych wydarzeń na Ukrainie? Ja się boję, że to się zaczyna coś bardzo, bardzo podobnego. I tak samo jak ta Ukraina w ruinie, bo Ukraina w ruinie będzie niestety gospodarczej po skończeniu tej wojny, też zacznie się tak, zacznie się i rywalizacja bardzo mocna oligarchów ukraińskich i taki będą, to nawet już teraz widać, po prostu takie próby przerzucania się po prostu z obozu do obozu. To jak Zełenski, najpierw na początku był
przyjacielem Polski, potem w sumie zmienił to na Niemcy, swoją orientację. No mam nadzieję, że nie na Moskwę znowu jakby tutaj się przyorientuje, ale to na szczęście chyba raczej jest niemożliwe. Ale widać też tak naprawdę, że no Ukraina znowu będzie tak po prostu jak ta chorągiewka zmieniać sobie swoich sojuszników, zmieniać swoje układy, aby tylko po prostu jej rządzący, czyli ta oligarchia niestety, która tam rządzi, po prostu miała z tego jakieś korzyści. Pytanie, czy powinniśmy w tej sytuacji być sługami Ukrainy? Sługami Ukrainy nie powinniśmy być, przynajmniej tak bezkrytycznie, jak to jest w tej chwili robione i przez poprzedni rząd i przez ten obecny, ale my będziemy musieli coś zrobić. My będziemy musieli niestety na tej Ukrainie brutalnie zainterweniować, no bo nas nie stać, żeby nagle za naszą wschodnią granicą, nawet po tej wojnie, powstało zrównoważone państwo po prostu rządzone, które jest kompletny chaos, w którym jest bieda, anarchia, bieda, nędza, no tak jak właśnie taka Ukraina z syłku ruiny. Zwłaszcza po tym, że Ukraina nie jest naszym buforem. Ale pytałeś mnie, co się stało z Juraszką Chmielnickim. To jego zakończenie też jest bardzo ciekawe po prostu. Takie można powiedzieć literackie. Dlatego, że Juraszko Chmielnicki poszedł sobie do klasztoru w Kijowie. I w tym klasztoru tam po prostu był mnichem. Ale jak Doroszenko, że tak powiem, został tutaj oblężany i potem złapany, wzięty do niewoli przez Moskali, no to Tursy musieli jakoś te terytoria Podola jakoś nimi zarządzać. I stworzyli z nich tak zwane księstwo Sarmacji. I wyciągnęli siłą tego Chmielnickiego już po paru latach z klasztoru i zrobili go księciem tejże Sarmacji. Chmielnicki nie wiadomo dlaczego, być może już miał jakąś chorobę psychiczną po prostu po tych wszystkich swoich walkach, zdradach, tych zaporowskich, po prostu to jakąś traumę, że rządził ponoć bardzo okrutnie, a skończył w taki sam sposób, że w Kamieńcu Podolskim, gdzie on miał tam swoją główną kwaterę, był niejaki Orun, taki mieszczanin, który dostarczał panienki, te odaliski do haremów tureckich. I tutaj Chmielnicki se z kumplami wypił, z małojcami kozackimi i dokonał zajazdu na ten dom Runia. Gdzie tam chyba zabito jego żonę, czy pobito ciężko i pohańbiono te odaliski. No i ten koleżka, ten mieszczanin, poprzysiągł mu zemstę. A ponieważ miał swoje dziewczęta, że tak powiem, w haremach wszystkich tureckich dostojników, w związku z czym wymógł na Turkach to, żeby tego Jurija Chmielnickiego usunąć. I Jurija Chmielnickiego po prostu Turcy udusili. Swoim tureckim zwyczajem. Chyba nawet na tym moście w Kamieńcu po prostu. I tak naprawdę to był koniec niezależnej Ukrainy. Chyba tak. Znaczy w tym sensie, że Sobieski później te pułki kozackie też otworzył przy schyłku walki z Turkami. Zostało to Lewobrzeże Kozackie, którego później hetmanem za jakiś czas został Iwan Mazepa. Mazepa, tak. Ale Mazepa się z kolei zbuntował, postawił na złą kartę na Szwedów po prostu. To jest temat w ogóle na osobny też rozmowę. Mazepa jest do dzisiaj wyklinany przez cerkiew. Ponoć ziemia go nie chciała przyjąć, jak umarł. Mazepa się oczywiście poddał Szwedom, tylko okazało się, że większość jednak ani duchowieństwo prawosławne, ani kozacy za nim nie poszli tak naprawdę. I został wygnańcem i tak naprawdę po nim się cała ta niezależna Ukraina skończyła. Została potem jeszcze Sicz, która funkcjonowała dopóki Moskwa toczyła wojny z Turcjami. Potem ostatecznie Sicz zlikwidowano, ale to myślę o tym powiemy sobie w osobnym podcaście, zwłaszcza o tym ostatnim atamanie Piotrze Kaliszewskim, który ponad 110 lat żył, jeszcze był na początku XIX wieku przetrzymywany w Petersburgu w twierdzy po prostu jako więzień. Kończymy tym, jak skończyło państwo kozackie Chmielnickiego, które w 1657 roku no, było może nie mocarstwem, może nie potęgą, ale na pewno znaczącym, liczącym się graczem w regionie. Na pewno się trzeba było z nim liczyć. Co zgubiła Ukraina? Moim zdaniem nie stało się. No, Ukraińcy powinni jakiejś opcji się trzymać. Albo polskiej, albo moskiewskiej. Z naszego punktu widzenia by się wydawało teoretycznie, że oczywiście najlepsza była opcja polska. Ale no znowuż problem był taki, że był straszny ten konflikt właśnie tej szlachty polskiej, zwłaszcza tej szlachty wypędzonej, tej, która miała tam kiedyś dobra na Ukrainie, z tą starszyzną zaporowską, no bo ta starszyzna zajęła ich włości. Teraz to po prostu co, przyłączyć znowu to księstwo ruskie, no ta szlachta by tam musiała wrócić. Zresztą tam było zarzewie konfliktu, bo było postanowione w Łodzi Chadziackiej, że szlachta ma prawo wrócić do swoich majątków, no tylko te majątki będą już zajęte. No więc co teraz robić? Ziemia będzie inaczej rozdzieliona wszystko. Jak to teraz zmienić?
No, nie jest takie proste. Węzeł gordyjski. No dokładnie. Wydawać by się też mogło, że no dobra, że może Ukraina powinna, znaczy ta Ukraina Kolaska powinna być związana z Moskwą, ale znowuż Moskwa wiadomo by od początku, że będzie zawsze tendencyjnie dążyć do tego, żeby zdławić te wszystkie wolności kozackie, podporządkować sobie, schołdować i tyle. I co najwyżej wykorzystać po prostu tam, żeby się wykrwawiła za nich w jakichś tam wojnach po prostu z Turcją czy z Tatarami. I tyle. No i pożyjemy, być może zobaczymy, jak się to skończy obecnie. No była też taka opcja między kozakami, Bohun był jej bodaj przedstawicielem, żeby po prostu jednak być niezależnym. Ale znowuż no problem był taki, że układ sił w Europie w tym momencie wschodniej no nie bardzo dopuszczał, żeby ktokolwiek, ani Rzeczpospolita, ani Moskwa, ani nawet ta Turcja z Hanatem Krymskim dopuściły do możliwości tego, że będzie całkowicie niezależne państwo kozackie. No ono się po prostu wymykało wszystkim regułom, no, no nie do pomyślenia było, żeby istniało, więc wydaje mi się, że tak jak dobrze Janusz Kaczmarczyk, biograf Chmielnickiego Polski, napisał w Chmielnickim, od początku sobie zdawał sprawę, że żeby stworzyć kozackie państwo, no to będzie musiał się uzależnić od jakichś po prostu sąsiednich... Jakieś potęgi. Potęgi. Kwestia była taka, jaka to uzależnienie będzie i czy będzie łatwe do zerwania, czy nie. Chmielnicki, wbrew temu, co można myśleć, tak mocno uzależniony od Moskwy nie był. Bo jak widać, traktat w Radnot podpisała, to był cios dokładnie w serce carskiej polityki. No car no nagle, który miał być królem Polski przecież, nagle miał podwładnego lennika, który tutaj uderza w jego żywotne interesy, bo chcą tę Polskę zlikwidować, podzielić między Szwedów, Siedmiogrodzian i tak dalej. Więc zabiera carską dziedzinę tak naprawdę, podpisując Radnot. Przyszło. No ale to są już takie rozważania po prostu skomplikowane. Ja wiem, że cała ta historia Ukrainy po 1660 zawsze roku jest po prostu jedna wielka komplikacja. Ciężko przez to się przechodzi. To jest taki, taka biała plama trochę na mapie. No ale warto było tę historię poznać po prostu, bo z niej można dużo wniosków na przyszłość wyciągnąć. Tym optymistycznym i akcentem kończymy naszą wyprawę historyczną tak na Ukrainę. Dziękujemy.